Wymyśliłem sobie wycieczkę wzdłuż Narewki, od jej ujścia aż do Białowieży i dalej do granicy na nartach. Pomysł brzmi zdecydowanie atrakcyjnie, ale kryje się za tym pewne ryzyko. Ryzyko związane jest z tym, że jako dorosły człowiek dwa razy miałem biegówki na nogach. No i te 40 km to nawet nie wiem, czy to jest mało, dużo, w sam raz. Narty jak jadą, to niby też powinno być lżej, ale w takim śniegu przełajowo, no, może być ciężko. Coś mi się wydaje, że będę po ciemku chodzić. Ciężej niż się mi wydawało. Dla mnie się wydawało. Ale teraz może będzie lżej, bo szedłem te 2 km na przełaj po śniegu, a teraz będę odśnieżoną drogą. Ciężarem to myślę, że tutaj będą nie tylko kilometry, ale no brak techniki, no bo w końcu to pierwszy raz na nartach, ale mam nadzieję, że po kilku kilometrach technika przyjdzie w gratisie. O, można by się podczepić. Ale byłaby jazda. Psy szczekają, a mi się droga kończy. Znowu na przełaj. Tarczyński. W październiku byłem w Gruzji i w sklepie znalazłem parę polskich produktów, między innymi kabanosy. Ja to nie lubię takich oszukanych ujęć, jak ktoś tam samotnie wędruje i jest takie ujęcie, jak on idzie. Takie oszustwo, nie? Przecież wiadomo, że i tak musi jeszcze wrócić po kamerę. Idę. Dobra, starczy tego. Tak będę szedł. A teraz bez sensu 30 metrów muszę wracać, czyli w sumie 60 zrobiłem bezsensownie. Potem 60 metrów będzie mi brakować do mety. Thank you.
co, już pustka. Przed chwilą były dwie sarenki. No ale co? Szybkie spojrzenie. Uwaga, człowiek! I zanim człowiek zdąży wyciągnąć aparat, dwie sekundy, to ich już nie ma. O, a jednak są. Cztery godziny, a jeszcze połowy trasy nie zrobiłem. Także to, że będę szedł po ciemku, to pewnik. Natomiast ścigać się z czasem, jeśli będę, to żeby zdążyć do knajpy w godzinach jej otwarcia. Idę drogą, da się iść drogą, więc jest to jednak szybsze, wygodniejsze niż na przełaj brzegiem rzeki. Co tam, no nie da się tam ślizgać za bardzo, tylko tak się po prostu idzie, a na tej drodze to da się ślizgać. No. Ćwiczę technikę. Pani w sklepie i pan w sklepie, a Adam i Asia mówili, że trzeba smarować 110 km. No, są mi fryski. Jak się jeździ po drodze. No trudno, no kurde, narty są po to, żeby korzystać z nich, a nie żeby na półce leżały ładne. Dwa kilometry temu powiedzieli mi, że jakieś 5 kilometrów do Narewki, a tu jeszcze 6. Jestem trochę zawiedziony. Muszę, wcale nie muszę, ale to robię, się tak challenge'ować, że o, nie zatrzymasz się, dopóki nie dotrzesz do tego znaku, do czegoś charakterystycznego. A jak już tam dotrzesz, to dostaniesz kawałek czekolady. Całkiem działa. No na tej drodze bardzo chętnie bym się podczepił pod kogoś. Jakiś traktor. Może być i samochód. Linka i ja na nartach. Byłoby pięknie. Nie mam już czekolady na wierzchu. Ale jest znak stop, więc mogę się zatrzymać. Miejscowość Narewka, gdzie zjem sobie obiad, kolację. Z tej perspektywy wygląda jak jakaś metropolia na Śląsku. Trochę śnieg się tutaj już skończył. Nie chcę szorować ślizgami po asfalcie i kamykach. Bardzo przyjemnie się idzie na nogach, muszę rzec. Narewka. Śnieg się znowu pojawił.
nie ma takiego oszukiwania. Jak śnieg jest, nie ma kamyków, trzeba iść na nartę. Umowa to umowa. Umowa? Normalnie jak w Zakopanem. Śnieg na chodnikach, można na nartach. Zasnąłem czekając na jedzenie. Nie to, że tak długo czekałem, tylko chyba taki zmęczony jestem. Zrobiłem sobie przerwę w sklepie w Archelanie. Zjadłem banana, napiłem się. Jak ruszyłem dalej te kilkaset metrów, to ledwo tu doszedłem. Także nie wiem, czy dobrym pomysłem jest kontynuowanie wycieczki. Pewnie jest złym. Dosyć optymistycznie potraktowałem ten dystans, ile mi to zajmie i jak dużo energii pochłonie. No, zmęczony jestem i nadwyrężony. I dużo czasu zajęło. No, optymizm. Decyzja jest taka, że no, trzeba zaliczyć nocleg, kemping zimowy. A dostałem też cynk, że tam, gdzie chcę zaliczyć ten nocleg, urzędują żubry. Być może. To jest jednocześnie bardzo podniecające, ale też trochę straszne. No, wchodzimy, tylko ja wchodzę, wy tylko patrzycie jak wchodzę, wchodzimy w dzicz, wcale nie taka dzicz, ale no, jest trochę strach, bo gdzieś tu prawdopodobnie w okolicy są żubry. Ten śnieg co pada, to on jest taki świeży, dopiero co spadł, dopiero co przykrył wszystko. No a tu już mamy taką krzyżówkę szlaków zwierzęcych. No, idziemy tam, gdzie prowadzą. No też jest trochę strachu tego emocjonalnego. Po prostu boimy się dzikości. Ale też trochę strachu racjonalnego, no żeby, nie wiem, nie spłoszyć śpiącego zwierzaka, który zaskoczony, zamiast uciekać, będzie atakować. Więc będę szedł trochę tutaj wolniej. Coś sobie podśpiewywał, żeby dać znać dzikim zwierzętom, że uwaga człowiek. Uwaga człowiek! Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch. O kurde, jaka to jest piosenka o mnie. Jak się zawsze śpiewało. Zrozum to, co powiem, spróbuj to zrozumieć dobrze. Jak życzenia najlepsze te urodzinowe, albo noworoczne jeszcze lepsze może. A wiecie, że dzisiaj Nowy Rok jest? Pierwszy komentarz to jest taki, że to, co widać na tym obrazku, to nie są żubry. Mi się w ciemności trochę wydawało, że są. No tutaj aparat widzi dużo więcej niż ludzkie oko. Drugi komentarz. No widzicie, co się dzieje. No, jest 13 stycznia.
Niedoświadczony obserwator, widz mógłby pomyśleć, że aha, Podlasie, blisko Białorusi, na tej Białorusi coś tam się dzieje, przecież wojna, tak. No, bardziej doświadczony widz wie, że na Podlasiu Sylwester jest dwa razy. Dzisiaj dosyć wyjątkowo miałem okazję zgasić światło, zapalić światło. Miałem okazję spotkać jakichś ludzi na mojej drodze, co się nieczęsto zdarza, bo ja bardzo lubię to, gdy to się zdarza, ale jednocześnie moja jakaś natura introwertyczna sprawia, że omijam tych ludzi i unikam. A dzisiaj spotkałem i z wszystkimi, których spotkałem, to rozmawiałem. Także był pan rocznik 5-2, opiekujący się swoją ciocią w wieku 96 lat. Jego dzieci uczyły się w tej samej szkole co ja, ale niestety pan nie był w stanie podać rocznika swoich dzieci. Ciekawe. Drugi pan przy płocie pracował jako leśniczy albo jakiś tam nadleśniczy i nadleśnictwo było 11 kilometrów od jego domu. I on to chodził pieszo, nawet zimą. Ja dzisiaj zrobiłem kilkanaście, na nartach jestem dętka. Trzeci pan, też przy płocie, z łopatą do odśnieżania śniegu. Rozmowa o skokach, skoki narciarskie. Dzisiaj siedmiu weszło, dwóch nie weszło. No i co, skoki narciarskie plus czteropak piwa, to znaczy, że wieczór jest udany. No i czwarty pan, nie pan, bo jeszcze młodzieniaszek. Jutro wraca do internatu, do szkoły zawodowej. Uczy się gastronomii. I on lubi gotować, lubi gastronomię. Fajnie. Fajnie jest robić rzeczy, które się lubi. Dobranoc. Namiot rozbiłem pod drzewem, bo tam mniej padało śniegu. Ale z rana to się trochę odwróciło, bo śnieg był na drzewie i teraz jest odwilż i cały czas kap, 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 kap. W nocy trochę się bałem i nie chciałem spotkać, a teraz to chciałbym. Halo żubry, gdzie jesteście? Dokładnie te dwie belesiana narobiły mi zamieszania. Żub czy nie żub? Żub czy nie żub? A teraz namiot mój stoi obok. I te krzaki na środku kadru też w nocy wyglądały jak coś. Tam coś jest. Tu widać jakieś ślady. No, prowadzą mnie. O, tu kupa. No i chyba czeka żubrze, kupa mała. I poszedł dalej, poszedł. I tam skręcił. W miarę świeże to musiało być. Musi. Pospałem do oporu dzisiaj. Jest już południe, mój namiot jeszcze stoi. Niestety regeneracja dużo nie zmieniła. Biodra cały czas bolą. Nadwyrężone. Nieumiejętną techniką. Ale nawet jak byłbym w pełni sił i zdrowy, to do Białowieży 20 parę kilometrów w 3 godziny nie ma szans. Także raczej po prostu dojdę do miejsca, gdzie się da dojechać samochodem i wezwę mamę. Ja tutaj nagrywam, a tam chyba żubr stoi. Tak, żubr. Jednak jest żubr.